Hej, siemanko wszystkim z tej strony Tanasa, to kolejny odcinek z Farming Simulator 2015 na Bolusie V7. W dzisiejszym odcinku, jak widać, te nasze piękne sprzęty będziemy sobie tak przecząsać, zgrabiać i zbierać. Tak. Będziemy robić. No to to, bez dłuższego przeciągania będziemy lecieć na pole naszym pięknym dojczym, czy to nie nasz, to zapożyczony taki. Tak, z Juma Party chyba, to wzięty był. Przybliżę sobie może mikrofon. Z Juma Party, Deutsch, dokładnie tak. Ciekawe, ile odcinaczka wyjdzie. Nie chcieliście się na kosy, więc lecimy z sianokosami. Odcinek będziecie mieli na czwartek. To, no, na czwartek, dokładnie tak. No i to nie moje łąka, to nie moje, tam też tak o ten kurwa cicho tam. Tam to też nie moje, tu Zbyszek siedzi, pilnuje wszystkiego. Tam to też nie moje, je. Dobra, wam pokażę, to też nie moje, je. To tak skoszone dla królików, dla jejnia. A tam tak Stasiek, czy ten ze wsi. Tak ją skosił tam tak trochę. I teraz jadźmy na pole, kurwa, żeby nie używać niczego, bo to zapożyczone. To zapożyczone, ja to witam, jak to je. Tam zbyt, kurwa, ja daleko już im pojechał, ja pierdolę, teraz mi żaby ty napierdolę. Nie chcę posłuchać. Ja to się tu wjeżdżało. A sam muszę z kabiany wyjść, bo tu nie wie. O kurwa, pogintę w chuj. Ja pierdolę, zabiją mnie. Więcej mnie pożyczą. Więcej mnie pożyczą już. Dawaj, pod górę ciągniesz malina, żeby się nie zakopać, a zjechać trochę na pobocze. Żeby sprzęty w palnik nie zostały, tam trochę moich jest. Znaczy moje ciągniki dwa, tak, to ten dojczo taki stał przy tym, to wziąły mnie. Tak, na tym. Kurwa, jakie ujebane już. Tak wziąłem ją, o. Pożyczył sobie ją. Co tak wolno? Bo ja sobie to pożyczył, nie? Bo ja chciał sobie tu na polu porobić, to niech się rozłoży. Ja chciał tu sobie porobić, bo wita jak jest. Kurwa, nie, co tak rzucasz? Trzeba trochę pojechać po tej stronie. Takie białe trochę, no ale to nic. Przecząsamy za dwa pola. Zrobimy tak z 15 minut odcinka, myślę, że będzie... Tak będzie. 15 minut odcinka, myślę, że będzie spoko. I kamerę będą się trochę przestawić, czekaj to. Brnadziot, o. Teraz powinno być o wiele lepiej. Musi być, nie ma inna łapki. Poszło do się kamerę. Dobra. Jak nie widzieliście odcinka z Knustą, to zapraszam. Wyszedł on wczoraj. Wybijajcie łapeczki. Czekam, tak. Tam następny odcinek to będzie chyba kukurydza. Ale to zobaczymy. Czy na Knustą oczywiście, ale na Bolusie to będzie żniwa. Chyba, że nie zbierzemy jeszcze tego, to zbierzemy sobie to tam. Wszystko weźmiemy. Dokończymy sianokosy i dopiero polecimy ze żniwami. Bo jeszcze z 13 chcę wydać jedna żniwa i... No i Adama z Ursusowa trzeba będzie jeszcze jedna żniwa wydać. Więc tych żniw teraz u mnie na kanale łopanienko. Jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ale powinniście dać radę, później będą takie jakieś fajne prace, to wiadomo, inne maszyny wszędzie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie to jest jak jest. Praca idzie na pełnej, więc jest tak. Może by tu przystupa nie przepierdzieli, bo tu urwę to jeszcze. Ale dobra, wyrobimy się. Bolimy. Tu robimy poprzeczniak znowu. Tu. 5 minut już mamy, o panienko.
To nie wiem, czy aby sobie tego nie zgrabimy, czy strząsujemy, czy nie przewrócimy tego aby. A w następnym odcinku polecimy sobie ze zbieraniem i z tym, taki dłuższy odcinek, może tamten odpalę. Zobaczymy, może jeszcze to się okaże, na razie jadziemy. Na razie jest dobrze, więc jest good. Ciut mi orzeszki. Ogólnie pytaliście, widziałem tam komentarze, bo tam byli, były. Kiedy Bolusiowo? No to Bolusiowo ładamy jutro. Znaczy w czwartek tak samo, jak mój odcinek. Bo Adum kupił se prasę. I powiem tak, że... Popsuła się prasa Adamowi. I mówi, kurwa, no, taką robotę miał, no mówi, kurwa, no nie będę nagrywał, bo nie ma co już, nie? Kurwa, suj, napierdolę. I powiedział, że nie będzie na razie. Zaprowadził do mechanika, bo mu się tam tego nie zna jeszcze. Musi za książkę kupić. Bo wiadomo jak jest. Książka potrzebna do robienia. No i tam Adam Mose doprowadził, tam już podobno tam odzyskał tę prasę. No i już jest spoko. I uchodzi, zbija dobrze. Tam tato tak się prasowała, że łatwo i błysko. Masakra. Ale już dała radę. O właśnie, gdzie ja to możemy sobie zwinąć, byście napisali, czy mam to zbierać, czy w kostki, czy coś, bo chciałem to na biogazownię ogólnie zawieźć. Do siebie do kurnika to nie wiem. Na pewno będzie słoma tam szła, na pełnej. Cofniem do tyłu. Używa. Dobra i poszli. No i teraz tu przejadziem. 7 min. To nie wiem, czy aby tej łąki sobie nie zrobim. Zobaczymy. Teraz zrobimy to, wezmę Deutscha, odprowadzę na podwórko i przyjadziemy sobie z naszym zestawem do zgrabiania i spróbujemy to zgrabić, zobaczymy jak to będzie, se normalnie tak szło. A w następnym odcinku będziecie chcieli to dalszyć na kosy jeszcze albo i zaczniemy sobie żniwa, jak tam będziecie chcieli. Ale do góry. Szybko do góry. Dobra. Można jechać z powrotem. Jejeń tam stoi, nie? Kurwa, co sprzedawać szybko. Nic nie widzę, dojadę. Trzymaj się jak skórze, ten zaraz z kabiny wypadnę chyba. Z 40 na polnych, o matko bosko. Jak tak szybko można jechać? Kogutę włączyć, bo tu milizja jeździ. Adam wójtym został. Kurwa. To im policja zatrudnił i teraz jeździ przez Bolusiowo. Trzeba się tak trochę ten. Ale to co tam nasz? My się nie boimy takiej policji. No. Tu Zbyszek pilnuje, tam mi telefonuje niekiedy. Że Zbyszek, tak mi do mnie mówi. Ty ta nas kurna dziot, ja przejeżdżę teraz, bo tu policja jechała. No i stanęła tam gdzieś, no i tam tak ten, no, załatwił swoje sprawy. No i później tak dzwonię, coś pojechały, no to ja wyjeżdżę. No i jadę. No. To ja mówię, to ja nie wiem. Ja tylko był na 50-leciu. Kurwa, żebym się wrobił, tu go postawię gdzieś, o. Żeby nie widzieli, że ja mam taki ten, bo to powiedzę, że ukradłem, a tu jest na wypożyczeniu. Chociaż może go kupimy, bo tam mówi, że sprzedaje go. Ale to się okaże. Na razie nie mam pieniędzy. Pieniędzy na razie nie ma. Ale to się nazbiera i się może to kupić. To po żniwach może jakiego. A i tak mam dużo ciągników, bo 3 aż. Żeby w jakiś kombajn zainwestował, bo Wizun mamy na razie. Ale to się okaże. Wszystko w swoim czasie. Powróćmy do normalnej mowy.
Siema, policajnie, dobra, wiem gdzie, wąża koguta w razie czego. Kukuriku, sołtys. Szybko spierdalaj, bo sołtys patrzy. Ma mówi, znowu kupił nowe sprzęty. Nie wiem skąd on tyle pieniędzy ma, będę mi kurna może konfiskować. Kurwa. Źle mówię, widzi ta? Bo wyjebałem. A tak serio, to takie zioło fajne. Bucha ciągniesz i cię nie ma. Nie wie się, jesteś, budzi się. No i, no i jest fajnie. Znieczulenie prawie takie. Jak na przykład jedziesz do dentysty, polisz dwa buchy, może jechać. I powiesz pani, daj pani, znieczulenia nie trzeba. No nie daje znieczulenia, no i robi co chce. Oczywiście z zębami. Chyba, że wolisz tym innym. To się nie obrazi. To się nie obrazi. No. Pokaż jak to tam się robi. O kurwa, to tak ładna. No jakoś tu daje radę, widzę. Ła, wszystko wynaleźli. Wszystko znajdą. Ciekawe, gdzie oni to pili. O ciekawy, sprzęt ciekawy. Był ciekawy sprzęt. Myślę, że tak do 15 minut się dociągniemy i będzie kwit. W następnym odcinku piszcie co mam robić, czy belować, czy właśnie wsiąść sobie zwieść samozbierającą na biogazownię, czy zbelować i do kurnika wziąć. Tylko nie wiem czy ten kurnik tam tego przyjmuje, ale zobaczymy. Będziemy jeździć w koło, takie ten, co normalnie, o, troszkę mają wywijać tutaj normalnie. No fajne, takie spoko. Nawet fajny odcinek wyszedł. 12 minutek, na spokojnie. Kurna, już John Deere rady nie da, potrzebujemy tylko kuta. Hao, tamten mój przyjaciel. No. Tak właśnie. I skręcamy w prawo. Pod górę ledwo co idzie, rąbany. Nie wywinę droga, ale przecież. Chociaż. Co się nie da. Kurwa, jakie zakręty, ja pierdolę. Jak to całe zbierać, co nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co będziemy robić. I będziemy robić. Tak, dokładnie. Żeby mnie nie wciągły czasami. Fajnie kurwa się składają po co. A nie, oni tak zjadą. E to kurwa dziot. Fajna maszyna, fajno. Fajno. Pomyślimy na taką, może na naszego gospodarza, ale się raczej nie opłaca. Bo łąki będę chyba orał. No ten, czy tą jedną, o tą sobie zaoram. A tamto co mam tam, to sobie ją sprzedam. Kupi sobie ktoś może. Jak nie, to będzie tak rosła, tam nie będę kosił. Bo nie opłaca się to wcale. Tak skosiłem je w jednym roku. Kosiarkę tak miałem po dziadku. Taka porządna kosiarka. No i daliśmy radę. I kosilimy. I się nie popsuła. Nie wiem, nie ma opcji. Wszystko fantastico, bilomelo i cengelo. Wszystko, wszystko wysmarowane było. Wszystko wysmarowane było, dokładnie tak. I picobello magnifico. Tutaj jakieś te wasz przewody, wszystko, ja pierdolę, no wszystko, tutaj, dobra, wiem gdzie. Dobra, 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 dobra. Una albo jo. Myślę, że dojedziemy do końca, będziemy kończyć odcinek, nie ma co tak przedłużać. Piszcie, piszcie co mam w następnym odcinku robić. Na pewno pomyślimy co będziemy robić w następnym odcinku. Hop, do góry podnosimy
Wszyscy ręce w górę. Lej, lej, lej. Powinienem na tamtym drugim polu niby robić. Ale to bym sobie nie pozgrabiał. Co to było? Co to było miało być? Uże na dziot. No. Ja myślę. Bo, no. To ma być. No być lepiej. No ale... No co ludzie skarzy, ja wam w tym odcinku dziękuję. Wyjdziemy z Dżundira. Widzimy się w następnym odcinku miniaturka. To będzie coś o coś tak. O, i tam będzie ten. Czy coś takiego? Giut. Widzimy się w następnym odcinku. Łapkujcie, subujcie, komentujcie. No i trzymajcie się. Na razie i cześć. Siemaneczko.